Trener Krzysztof Chrobak, przygotowując zespół do meczów z Ruchem Chorzów, nie ma łatwego zadania. Część piłkarzy ma bowiem problemy z kontuzjami. Dwóch podstawowych zawodników drużyny wróci do treningów dopiero na początku września. Na pewno zabraknie Huberta, na pewno zabraknie Łukasza Trałki. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, w tej chwili niektórzy trenują indywidualnie, ale jest szansa, że uda nam się doprowadzić wszystkich pozostałych do meczu. Panie trenerze, po meczu z Pogonią Szczecin powiedział pan, że ten mecz nie wyglądał najgorzej. Dużo strzałów, dużo celnych strzałów przede wszystkim. I to jest ten pozytyw, który można wyciągnąć po jednak zremisowanym meczu z Sportowcami? No niewątpliwie tak, bo oddaliśmy 22 strzały na bramkę, z czego, co pamiętam, chyba 7 celnych. Sporo, szczególnie w drugiej połowie akcji ofensywnych. Duża waleczność zespołu, to, że podnieśliśmy się po tym niekorzystnym wyniku z pierwszej połowy, to jest pozytyw, natomiast no, martwi jakość gry w pierwszej połowie. Niewątpliwie tutaj ten element musimy poprawić. Kilka dni już jest pan z zespołem tak naprawdę bardzo blisko. W takim razie czego jeszcze brakuje piłkarzom, żeby jednak wygrywali? No w pierwszym rzędzie właśnie tego zwycięstwa. Ja myślę, że to jest ten element, który niewątpliwie podbuduje zespół, doda pewności siebie. No w tej chwili pracujemy troszkę właśnie w dalszym ciągu nad troszkę taką agresywnością, nad pressingiem, nad tymi elementami. Natomiast no również te elementy piłkarskie są tu bardzo istotne. No i ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestie psychiki, to jest właśnie to zwycięstwo, a idealnie by było, gdyby to było też odniesione zwycięstwo w dobrym stylu. Panie trenerze, Ruch Chorzów to zespół, który jeszcze walczy w Lidze Europy. Będzie ten miał mecz wpływ na spotkanie niedzielne z Lechem Poznań, czy pana zdaniem raczej nie? Jeżeli chodzi o dyspozycję fizyczną, może mieć wpływ, natomiast Ruch Chorzów jest zespołem, który ma sporo bardzo doświadczonych zawodników, dobrych zawodników. Ja już z działem analiz oglądałem i analizowałem Ruch. Potrafią naprawdę spokojnie utrzymać się przy piłce, grać z dużym wyrachowaniem. Natomiast wydaje mi się, że biorąc pod uwagę mecz czwartkowy, mogą mieć lekki problem, jeżeli chodzi o dyspozycję fizyczną. Tutaj też upatrujemy jakiś element korzystny dla nas. Natomiast na to może mniej trzeba patrzeć. My musimy wejść na ten mecz bezkompromisowo. My musimy wejść z przekonaniem, że jesteśmy w stanie walczyć o 3 punkty i zagrać bardzo ofensywnie, tworzyć sytuację i niewątpliwie dążyć za wszelką cenę do zwycięstwa.